Powiedzmy, że V jest podzbiorem w Rn, który jest podprzestrzenią, czyli V to jest podprzestrzeń liniowa albo wektorowa. No i może przypomnę, co to znaczy. Otóż to jest ten zbiór, który musi spełniać dwa warunki. Po pierwsze, jeżeli mam dwa elementy x, y, które należą do V, wtedy ich suma też należy do tego podzbioru, czyli inaczej mówimy, że ten zbiór V jest zamknięty ze względu na dodawanie. No i drugi warunek, jeżeli mam pewną liczbę C i element z tego naszego podzbioru, wtedy Cx też należy do V, czyli mówimy, że ten zbiór jest zamknięty ze względu na mnożenie przez skalar. No wtedy taki podzbiór nazywamy podprzestrzenią wektorową. Podprzestrzenią wektorową, podprzestrzenią liniową, czy też po prostu podprzestrzenią. Teraz z tego warunku drugiego wynika w szczególności, może to napiszę tutaj, to nie jest niezależny warunek, no bo jeżeli dla każdego C, to w szczególności dla C równego 0, ale jak położę C równe 0, to tu mam 0, czyli do wektor zerowy zawsze należy do podprzestrzeni wektorowej. Prawda? Każda podprzestrzeń wektorowa zawiera wektor zerowy. I w szczególności na przykład, jeżeli chcemy sprawdzić, czy pewien podzbiór jest podprzestrzenią, no to możemy zacząć od tego, czy zawiera wektor zerowy. Jeżeli nie zawiera, to na pewno podprzestrzenią nie będzie. Teraz te dwa warunki można czasem się widzi zapisane w postaci jednego warunku równoważnego. Może ja tutaj zapiszę. Ten równoważny warunek to jest taki, jeżeli mam dwie liczby CD dla każdych dwóch liczb, no, dla każdych dwóch liczb i dla każdych dwóch wektorów należących do V, ich kombinacja liniowa CX plus DY też należy do V. No, ten warunek zawiera w sobie te dwa warunki. No dobrze, czyli mamy podprzestrzeń. Powiedzmy, że mamy też pewne odwzorowanie liniowe z Rn w jakieś tam Rm, to jest odwzorowanie liniowe. I teraz chcemy zapytać się, czy T od V, czyli obraz, to jest, przypomnę, to jest taki zbiór, bierzemy wszystkie elementy V, przykładamy do każdego z nich nasze odwzorowanie T, to jest pewien podzbiór w Rm. No i ten podzbiór nazywamy obrazem V w odwzorowaniu T. Może jeszcze raz napiszę obraz V w odwzorowaniu T. Czyli to jest pewien podzbiór w przeciwdziedzinie naszego odwzorowania. No i chcemy sprawdzić, czy ten podzbiór jest podprzestrzenią liniową. W jednym z poprzednich filmów znajdowaliśmy taki obraz, mianowicie mieliśmy pewne odwzorowanie T, powiedzmy T to było z R2 w R2, jakieś tam liniowe odwzorowanie, konkretne i mieliśmy też jakiś taki trójkąt, czy też jego boki i to T, prawda, znaleźliśmy, że przekształcało nam taki, prawda, jeden trójkąt akurat prostokątny na taki jakiś trójkąt nieprostokątny, prawda, obrócony i rozciągnięty. No tutaj trzeba podkreślić, że te boki tego trójkąta to nie jest podprzestrzeń liniowa, prawda, w R2. Ale możemy mówić o obrazie dowolnego zbioru, niekoniecznie podprzestrzeni. No dobrze, czyli to jest obraz, teraz V jest podprzestrzenią i pytamy się, czy T od V jest podprzestrzenią, czyli czy T od V jest podprzestrzenią. No, czyli muszę sprawdzić, czy T od V spełnia te dwa warunki. Czyli co? Muszę wziąć dwa elementy z obrazu. No to każdy element z obrazu jest T od jakiegoś elementu z X. To jest 1 plus T od Y. No, czyli wiem, że X, Y należą do V. No, biorę dwa elementy z obrazu, dodaję je do siebie i pytam się, czy to jest też w obrazie, czyli czy to jest T od czegoś tam.
No ale t jest liniowe, prawda? Skoro t jest liniowe, to wiem, że t od x plus t od y to jest to samo, co t od x plus y. No dobrze, ale skoro v było pod przestrzenią liniową, to to jest pewien element, który należy do v. Wobec tego rzeczywiście suma dwóch elementów z obrazu jest w obrazie, czyli to należy do t od v. Czyli pierwszy warunek jest spełniony. No i drugi warunek, czyli biorę pewien element z obrazu, no to każdy element z obrazu tak wygląda, i mnożę przez pewną liczbę, czyli c należy do r. No i pytam się, ile to jest, no ale znowuż t było liniowe, wobec tego to jest to samo, co t od c razy x. No ale nasz zbiór v był pod przestrzenią, zatem jeżeli x należy do v, to cx też należy do v, czyli to jest też coś, co należy do v. Zatem c razy tx to jest t od cx, czyli to też należy do obrazu naszej podprzestrzeni. Aha, czyli odpowiedź jest tak. 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 Czyli innymi słowy, jeżeli mam podprzestrzeń w dziedzinie, to jej obraz jest podprzestrzenią w przeciwdziedzinie. Tak? Czyli możemy tutaj napisać obraz podprzestrzeni no, w odwzorowaniu liniowym, może nie będę już tego pisał, jest podprzestrzenią. Dobrze. No, tematem tego filmu, tytułem filmu jest obraz odwzorowania liniowego. Otóż co to jest obraz odwzorowania liniowego? Czyli jeszcze raz, jak mamy T z Rn w Rm, no to mogę się zapytać, co to jest T od Rn, prawda? Czyli pewien szczególną podprzestrzeń w dziedzinie biorę, mianowicie całą dziedzinę, prawda? T od Rn. No i to jest pewien podzbiór w Rn. To może być cały Rm, a może być pewien podzbiór. No i ten, czyli to jest obraz dziedziny. No, w T. No i często się to nazywa po prostu obrazem, nazywa się to obrazem odwzorowania liniowego. Czyli to się nazywa obraz T i oznacza się to przez im od T, od angielskiego image. Czasem też używa się, może rzadziej, R od T. Rzadziej. Tu może jakoś tam w nawiasie. Można się też spotkać z takim oznaczeniem. To jest częstsze. No czasem duże, czasem tak się pisze. No ale to jest raczej chyba małe. No dobrze, w każdym razie to jest ten podzbiór, ta podprzestrzeń. Wiemy już, że to jest podprzestrzeń w Rm. Nazywamy obrazem odwzorowania T. No i oznaczamy przez im T. Teraz tak, no jak to opisać konkretnie? Otóż wiemy, że takie każde odwzorowanie liniowe jest zadane jako mnożenie przez pewną macierz, czyli istnieje pewna macierz A, że T od X to jest A razy X. No, no dobrze, to powiedzmy, że ta macierz A, zapiszmy ją w takiej postaci kolumnowej, ona ma swoje kolumny A1, A2, no ile ma tych kolumn? No kolumn ma tyle, jaki jest wymiar dziedziny, tak? Czyli ma n kolumn, to są, tak? I z kolei te kolumny mają wymiar Rm, czyli te A1, to są pewne wektory z Rm. No i co? I wobec tego t od x, zapiszmy może sobie, czyli tx, t w działaniu na x, to jest a, czyli ta macierz, a1, an, no, mnożona przez wektor, którego x, czyli jego współrzędne są x1, x, no, n. No i co to jest? I teraz zgodnie z regułami mnożenia macierzy przez wektor, to co to jest? To jest x1 a1 plus x2 a2 plus xn an. Tak? No,
Czyli x, za x1, xn mogę wstawić dowolne liczby rzeczywiste, no bo to jest ob. Czyli widzę, że każdy element z obrazu jest kombinacją liniową kolumn mojej macierzy odwzorowania, macierzy A. No, czyli to jest kombinacja liniowa kolumn macierzy. No dobrze, czyli zbiór takich wszystkich kombinacji liniowych, no to jest podprzestrzeń rozpięta przez kolumny macierzy. No, czyli obrazem odwzorowania jest podprzestrzeń rozpięta przez kolumny macierzy, no i się ją oznacza, czyli napiszmy obraz T, to jest podprzestrzeń rozpięta przez kolumny macierzy A. No i nazywa się to rozpięta, czy też generowana i oznacza się, to ma dwa oznaczenia, pisze się czasem span od A1 AN. Czasem się to pisze lin od A1, czyli powłoka liniowa. I czasem jeszcze możecie się spotkać z innym oznaczeniem, mianowicie te wektory A1, AN w takich nawiasach, w troszkę innych nawiasach O. To są trzy spotykane oznaczenia na podprzestrzeń rozpiętą przez ileś wektorów, czyli zbiór kombinacji liniowych wektorów A1, AN, które są kolumnami naszej macierzy A. Czyli obraz odwzorowania jest podprzestrzenią w przeciwdziedzinie i to jest podprzestrzeń rozpięta przez kolumny macierzy. Prawda? To odwzorowanie jest z mnożeniem przez pewną macierz. No wiemy, że A1, AN to są obrazy, czyli na przykład A, A i wiemy, to też było w jednym z poprzednich filmów, A i to jest T od EI, prawda? A EI to są te wektory bazy kanonicznej w RN, prawda? EI to jest taki wektor, baza kanoniczna, który to jest wektor w RN, który ma same zera i ma jedynkę na miejscu numer I, na IT miejsce. I każde odwzorowanie liniowe no jest mnożeniem właśnie przez macierz i wtedy jego obraz jest podprzestrzenią rozpiętą przez kolumny tej macierzy.